Witamy w podcaście Pionierów. To audycja, w której chcemy odpowiedzieć na pytania nurtujące początkujących przedsiębiorców, tworzących technologiczne startupy lub po prostu młode firmy. Pomogą w tym goście, eksperci związani z ekosystemem startupów, mentorzy i uczestnicy Szkoły Pionierów PFR. Zapraszam, Paweł Chełchowski. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Szymański z Open Innovation House, firmy doradzającej startupom, też takim początkującym, tworzącym swoje rozwiązania na początku. Także Open Innovation House jest związany ze Szkołą Pionierów. Marcinie, zajmowałeś się w czasie poprzedniej edycji Szkoły Pionierów tematem prototypowania, pokazywałeś pionierom, jak tworzyć swoje prototypy. Czy jak wspominasz to doświadczenie? Może od tego zacznijmy. Cześć, dzień dobry. Bardzo dobrze, dlatego tym bardziej się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem i podobne treści, które wtedy, te kilka miesięcy temu opowiadałem do pionierów, dzisiaj będę mógł opowiedzieć do szerszego grona osób. Zależy mi na tym, no bo czuję, że ten obszar budowania prototypów, eksperymentowania na prototypach jest szalenie istotny. Przede wszystkim, ale nie tylko, jeżeli chodzi o te projekty na wczesnym stadium rozwoju. Stawiając się w butach takiego młodego startupu, który rozpoczyna, bardzo wielu z takich przedsiębiorców gdzieś teoretycznie zna rozwiązania, narzędzia, z których mogą korzystać, gdzieś znają może metodologię Lean Canvas, tworzą jakieś persony, czy takie tworzenie idealnego klienta nie jest czasem pułapką? Zakładanie zbyt wielu rzeczy, a nie faktyczna wiedza. No i co trzeba zrobić, żeby w taką pułapkę może nie wpaść? Widzisz, ja bym troszkę odczarował ten stereotyp. Ta pułapka faktycznie jest niebezpieczna, z tym, że mam wrażenie, że w takim samym stopniu na nią narażeni są ci młodzi funderzy i ci doświadczeni przedsiębiorcy. Od razu przychodzi mi do głowy taka historia amerykańskiego startupu Quibi, takiej platformy streamingowej, na której miały być publikowane krótkie formy, krótkie treści, odcinki, które miały w zamyśle funderów trwać po 7, po 8, po 10 minut, tak żeby można je było spokojnie obejrzeć, nie wiem, w drodze do pracy, przy ekspresie do kawy, czekając na metro, czekając na autobus. Ja o tej platformie opowiadam z tego powodu, gdyż ona została założona właśnie przez takich dojrzałych, doświadczonych przedsiębiorców z fantastycznym doświadczeniem w przestrzeni rozrywki, pracujących wcześniej dla Disneya, dla DreamWorks, na tych najwyższych stanowiskach. Ci ludzie pozyskali szalone pieniądze, bo 1,7 miliarda dolarów na rozwój tej platformy. No i co? I tej platformy dzisiaj nie ma, tak? Nie udało się funderom, firmie zebrać wystarczającej liczby subskrybentów do tego, żeby te jej działania mogły się faktycznie same finansować i zarabiać pieniądze. Ja o tym opowiadam, bo o ile tym młodym przedsiębiorcom może brakować tego pewnego doświadczenia, pewnego zrozumienia procesów, o tyle tym super dojrzałym menadżerom, przedsiębiorcom, ludziom biznesu może brakować no właśnie takiej odwagi, żeby powiedzieć, a może ja wszystkiego nie wiem, może to moje doświadczenie, które ja mam, które zgromadziłem, nie pasuje do nowego kontekstu, być może ono nie jest aktualne, być może ja faktycznie potrzebuję zrobić to samo, co ci młodzi, czyli wyjść do klienta i zapytać. Opowiadam tą historię, no bo chcę podkreślić, że na dobrą sprawę te narzędzia, o których mówiłeś, nie, Canvas uogólniając, one są super okej. Dla tych biznesów, które działają w sferze niepewności, one na pewno będą o wiele, wiele lepsze niż te klasyczne narzędzia typu biznesplany, no z tym, że trzeba je używać we właściwy sposób. Ta pułapka się materializuje wtedy, kiedy funderzy, kiedy przedsiębiorcy chcą wypełnić Canvas raz i przyjąć takie założenie, że oni wiedzą, że tak jest na pewno, że to, co im się wydaje, jest prawdą.
gdzie w rzeczywistości może być totalnie odwrotnie, nie? I te kanwasy, jakiekolwiek, lean kanwasy, business model canvas, persona, mapa empatii, one są super pomocne, szalenie pomocne, kiedy używane są we właściwy sposób, tak? Kiedy wypełnia się je najlepiej całym zespołem, kiedy kanwas przechowuje się w widocznym dla całego zespołu miejscu, nie wiem, przyklejony do ściany, powieszony na jakiejś tablicy Miro, kiedy na poziomie tego kanwasu identyfikuje się kluczowe ryzyka, kluczowe zagrożenia, te największe, najgrubsze, niewiadome, a później stawia hipotezy i eksperymentuje po to, żeby z tymi niewiadomymi się uporać. I to, co najtrudniejsze, później ten kanwas trzeba wypełnić ponownie, przez cały proces przejść jeszcze raz. To jest to właściwe stosowanie tych narzędzi typu kanwas. Faktycznie wydaje mi się, że tą największą pułapką jest stosowanie ich takie troszkę niezgodne z metodologią, z metodyką, z założeniami, tak? Czyli wypełnienie i przyjęcie, ok, to jest prawda objawiona, tak na pewno jest, niczego nie muszę sprawdzać. Natomiast jak zacząć swoje walidowanie pomysłu? Na początku, kiedy zaczynamy zespół z dwóch, trzech osób i pierwszą grupą naszych klientów to są ci przysłowiowi friends, family and fools, czyli rodzina, przyjaciele, znajomi, może bardziej biznesowi. W jaki sposób dotrzeć do tego potencjalnego klienta i o co go może pytać? Czy tutaj na podstawie tych pierwszych głosów możemy myśleć o jakiejś walidacji naszego projektu, czy pójść w może jakąś inną stronę? Bardzo ważne pytanie, cieszę się, że je zadałeś. Ta pierwsza i taka fundamentalna rzecz, no to jest faktycznie przepracowanie tej persony, tego segmentu klientów. Jeżeli to zrobimy dobrze, to w większości przypadków okaże się, że rodzina i przyjaciele to nie są ci ludzie, do których powinniśmy adresować naszą ofertę czy naszą propozycję wartości, a w związku z tym feedback pozyskany od nich będzie bezwartościowy. Ja myślę, tak przewrotnie powiem, że fakt, że ci początkujący funderzy, te małe zespoły nie mają wystarczającej ilości środków, żeby posługiwać się wyspecjalizowanymi agencjami w zakresie prowadzenia badań czy eksperymentów, działa tylko na korzyść tychże zespołów. Tak? Dane są hiperistotne na każdym poziomie. Dane to wiedza, dane to moc, a jeżeli mielibyśmy te dane jakoś hierarchizować, jakoś strukturyzować, to te dane, które pozyskuje się samodzielnie, no to one są najbardziej znaczące. No i faktycznie można to zrobić samodzielnie, można to zrobić dobrze. Przejmie się znowu historia takiego startupu, z którym miałem okazję pracować, startupu Grape. Startupu, który budował taką platformę, taką aplikację, takie rozwiązanie, które ma nam pomagać w takim kupowaniu żywności, aby nie marnować tej żywności, którą już posiadamy, żeby wykorzystywać ją w pełni, żeby nie przekraczać terminów przydatności do spożycia. Jeszcze przed budową tego prototypu zespół zidentyfikował, że tą grupą docelową dla niego no właśnie będą te osoby, które dbają o dietę, które utrzymują diety, które myślą o ekologii. Korzystając z grup facebookowych skierował do tych osób ankietę. Te ankiety wypełniło prawie 300 osób, z czego 200 osób powiedziało tak, tu jest mój adres e-mail, z chęcią skorzystam, z chęcią przetestuję prototyp, odezwijcie się, jak będziecie gotowi. Oczywiście tych technik eksperymentowania, czy technik sprawdzania tego, czy nasz pomysł jest dobry, jest wiele, tak? Te ankiety, te wywiady, to tylko taki przykład tych technik, które mogą być szczególnie użyteczne, jeżeli mówimy o tym początkowym stadium rozwoju, kiedy potrzebujemy sprawdzić, kto na dobrą sprawę jest naszym klientem, jaki on ma problem, czy ten problem jest istotny, czy my ten problem jesteśmy w stanie faktycznie rozwiązać, czy ten problem faktycznie musi być rozwiązywany. Na tych kolejnych poziomach, tak, budowy startupu, czy budowy firmy, kiedy bardziej niż nad dopasowaniem klienta i problemu myślimy, w jaki sposób ten dla tego problemu dopasować rozwiązanie, w jaki sposób to rozwiązanie dopasować do rynku, w jaki sposób na tym rynku się skalować, no możemy korzystać z szeregu innych technik, tak? Budując tanie, proste, szybkie MVP, nagrywając wideo, budując landing page, robiąc makiety, drukując pewne rzeczy, na przykład tak w technologii druku 3D, robiąc rendery,
budować aplikacje no code, a później, tak jak mówię, tanio, szybko, sprytnie kierować nasze eksperymenty na właściwe osoby, które dadzą nam ten właściwy, prawdziwy feedback, nie ten złudny i przyjemny, który najpewniej dostaniemy od rodziny i przyjaciół. Tutaj też poruszyłeś ten temat grupy na Facebooku jako tego przykładowego zdecydowanie źródła. Natomiast zastanawiam się, czy taki potencjalny klient, który gdzieś jest wiedziony ciekawością, natomiast niekoniecznie chciałby za to rozwiązanie płacić. Chciałby je przetestować, zobaczyć, w którym momencie zacząć kombinować z monetyzacją. Czy to jest już ten moment, kiedy ten feedback, który uzyskaliśmy, można przełożyć na konkretne pieniądze? Czy ta taka zupełnie początkowa grupa to jest ten moment, kiedy już myślimy o monetyzacji? Czy to jest raczej test rozwiązania i jego użyteczności, a potem dopiero przekładamy ten model na faktyczny biznes? Na pewno do rynku, do naszego klienta powinniśmy wychodzić tak szybko, jak to tylko możliwe. Ja uwielbiam ten cytat z Rida Hoffmana, który mówi, że jeżeli wychodzimy do rynku i nie wstydzimy się naszego produktu, no to znaczy, że robimy to o wiele za późno. Tych barier na pewno troszkę będzie, żeby pójść do kogoś, poprosić go o pieniądze, zapytać go o te pieniądze. Te pieniądze tutaj potraktujmy jako pewną metaforę zobowiązania się tego naszego potencjalnego klienta, czy użytkownika do tego, że on faktycznie z tego naszego rozwiązania będzie chciał korzystać. Nie? Pewnie sami byliśmy wielokrotnie w takich sytuacjach, gdzie ktoś pytał nas o opinię, a my mówiliśmy tak, fajne, będę korzystać, podczas gdy nie do końca tak było. Tak? No tak jest, że czasami łatwiej się zgodzić na coś, co nie jest związane z naszym zobowiązaniem, niż powiedzieć nie, to bez sensu, to do kitu, być może powinieneś to zrobić jeszcze raz, być może powinieneś to zrobić totalnie inaczej. Ja mówię o tym zobowiązaniu, tak? Te pieniądze to jest ta szczytowa forma tego zobowiązania. Tam o ten monetyzacja, o której wspominałeś, ale to zobowiązanie można zyskać także w inny sposób, tak? Prosząc na przykład kogoś o podanie swojego maila na jakiejś wiarygodnej skrzynce, tak? Z aliasu imię, nazwisko, dajmy na to, tak? gmail.com, czy z maila służbowego można kogoś poprosić o to, żeby umówił się z nami na spotkanie, poświęcił swój czas, tak? Czyli coś, co też kosztuje go, co kosztuje go pieniądze, żeby zapłacił, nie wiem, zaliczkę, być może, żeby faktycznie dokonał tego zakupu w modelu przedsprzedaży i w ten sposób potwierdził, że ta jego opinia na temat naszego produktu, na temat naszego rozwiązania jest prawdziwa. Oczywiście tu można zrobić tysiąc sztuczek, czasami takich bardzo niekonwencjonalnych. Znowu przychodzi mi ciekawa historia do głowy takiego studia projektowego Upwell Design. Oni projektowali, produkowali taki przełącznik do światła. Wyprodukowali, nie wiem, kilkadziesiąt prototypów. Chcieli z prawdziwym klientem w miejscu jego występowania sprawdzić, czy on faktycznie będzie tego chciał, czy on faktycznie będzie tego potrzebować. Więc co zrobili? Kupili, wyprodukowali żółte koszulki z logiem IKEA, weszli do sklepu udając pracowników, dostawili jeden koszyczek, do tego koszyczka wrzucili te swoje prototypy, te swoje przełączniki, kręcili się wokół tego koszyczka, patrząc, czy ludzie, czyli prawdziwi, czy prawdziwi klienci faktycznie te przełączniki wyjmują z tego koszyka, udając się do kasy. No bardzo silny sygnał, że ten projekt warto rozwijać, no bądź jeżeli te przełączniki z tego koszyczka nie znikają, że być może tym projektem w takiej konkretnej formie nie warto się zajmować. Ja o tym opowiadam z taką pasją, która się nakręcam, być może to słyszysz, bo ten taki aspekt, nie wiem, budowania, prototypowania, testowania jest tym czymś, co mnie napędza, no z tego powodu, że pracując ze startupami, także na tym wczesnym stopniu rozwoju, widzę tą taką odwagę, tą taką chęć funderów do tego, żeby od razu budować produkty, nie? Nie tędy droga, budujmy najpierw prototypy, testujmy te prototypy, no kolędujemy o tym wspólnie
z moim wspólnikiem, z Łukaszem Cieślą. Pozdrawiam cię, Łukasz, z tego miejsca. Budujemy produkty, udostępniamy narzędzia po to, żeby tym młodym funderom pomagać działać mądrze, budować te innowacje szybko, tanio, oszczędnie, blisko klienta. Jasne. Ja też spotkałem się z takimi trochę odwrotnymi przykładami, kiedy ten młody founder nie jest do końca pewny, złapał już pierwszych klientów, ale dostał jakiś feedback, że o, ja tutaj bym może to przebudował, może tak, czy w takim wypadku trzeba, myślisz, te głosy brać pod uwagę, czy raczej starać się zebrać więcej opinii, nie bazując na takim pojedynczym produkcie. Oczywiście nie mówimy tutaj o takiej sytuacji, gdzie budujemy dla konkretnej firmy, tylko mamy bardziej masowy produkt. I w którym momencie ten feedback taki, że może tutaj wprowadzić inne rozwiązanie, powinniśmy brać pod uwagę, czy taki jednostkowy feedback to jest ważny sygnał, czy raczej to jest sygnał, żeby zacząć się temu przyglądać. Ten feedback, o którym mówisz, to jest niewątpliwy sukces tego startupu, bo on oznacza, że ci klienci, ci użytkownicy nie pozostają w stosunku do jego produktu obojętni. Nie? Tą taką wielką klęską byłaby ta obojętność. To, że klienci narzekają, to, że klienci dzielą się pewnymi spostrzeżeniami, to znaczy, że robimy rzeczy właściwe, gdyż jesteśmy blisko tych naszych odbiorców. Faktycznie to, o czym mówisz, może się wydawać problematyczne, nie? To znaczy, co zrobić z tym feedbackiem? Czy brać go na listę, zajmować się nim, czy być może ignorować? No i tutaj faktycznie chyba nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ta udzielenie tej odpowiedzi, wzięcie tej odpowiedzialności na siebie jest obowiązkiem tego innowatora, tego przedsiębiorcy. Oczywiście można się posiłkować pewnymi poszlakami. Dla mnie inspirująca jest historia 37 Signal, Basecamp, tak? Czyli tej firmy produkującej software do zarządzania projektami. Jeden z funderów opowiadał kiedyś taką historię o tym, że pierwsi użytkownicy, pierwsi klienci firmy czy użytkownicy tego rozwiązania w pewnym momencie zaczęli narzekać na to, że to rozwiązanie jest zbyt proste, że brakuje w nim pewnych funkcji, że oni z niego wyrastają i że oni by bardzo chcieli, żeby w tym programie pojawiły się bardziej zaawansowane moduły. No i co? Zespół zarządczy powiedział: super, dziękujemy za wasz feedback, fajnie, że się rozwijacie, fajnie, że rośniecie, ale my nie chcemy rozbudować tego narzędzia, bo my chcemy, żeby ono było tak jak do tej pory, proste, funkcjonalne, użyteczne dla każdego. Jeżeli zrobimy z niego kombajn do zarządzania super skomplikowanymi projektami, zadowolimy was, ale rzesze naszych pozostałych, tych podstawowych klientów będą po prostu niezaspokojone. Nie czujcie się z tym źle, jeżeli zrezygnujecie z naszego rozwiązania, kupicie coś droższego, coś bardziej skomplikowanego, ale my nie chcemy zmieniać tego produktu, nie chcemy pozbywać się czy rezygnować z tego naszego podstawowego segmentu klientów. Ja tą historię opowiadam, bo z niej można wyciągać super pragmatyczne wnioski, a mianowicie na ten problem, o którym ty mówisz, co zrobić z feedbackiem, można popatrzeć na przykład z punktu widzenia tego strategicznego, tak? Zadać sobie pytanie, to dobrze, kto nam ten feedback udziela? Czy my mówimy o podstawowym, podstawowym segmencie naszych klientów? Jeżeli tak, super, powinniśmy się z nim liczyć, tak? A być może tego feedbacku udziela nam poboczny segment naszych klientów, wtedy znaczenie tego feedbacku nie będzie już tak duże. A być może tej opinii, tej informacji zwrotnej udziela nam nasz największy, kluczowy klient, tak? Wtedy sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Chcemy customizować nasze rozwiązanie tylko i wyłącznie pod niego, a co się stanie, jeżeli on odejdzie, tak? Dla kogo to rozwiązanie będzie wtedy właściwe? To jest ten poziom strategiczny. Jest też ten poziom taktyczny, tak? Ja bardzo zachęcam wszystkie startupy, wszystkie scale-upy do tego, żeby wdrażały narzędzia typu innovation accounting, tak? Czyli takie miary księgowości innowacji, które do mierzenia postępu wykorzystują niekoniecznie pieniądze, tak? Można mierzyć churn, czyli to, w jakim tempie, w jakich
dużych ilościach klienci odchodzą od naszej firmy, tak? Można mierzyć NPS, czyli ten poziom zadowolenia, satysfakcji z tych usług, które my jako firma świadczymy. Można patrzeć na przykład na poziom czy na ilość poleceń, tak? I tam w tej takiej zgeneralizowanej, zbiorczej informacji doszukiwać się, czy te zmiany, które wprowadzamy, czy ten sposób, w który zarządzamy naszą firmą, jest właściwy. Jeżeli te wskaźniki z okresu na okres mają charakter coraz bardziej pozytywny, jeżeli dają nam odczyty coraz bardziej pozytywne, no to znaczy, że jesteśmy na właściwej ścieżce, nawet jeżeli pojawiają się te głosy, które są niekoniecznie przychylne, niekoniecznie pozytywne z naszego punktu widzenia. Trochę już poruszyłeś ten temat, natomiast w momencie, kiedy mamy już tą w miarę dojrzałą firmę, która już jakoś wszędzie ma grupę stałych klientów, natomiast chciałaby rozbudować swój produkt, czyli trochę odwrotny przykład niż ten Basecamp, wprowadzić nowe rozwiązania, może poszerzyć tą grupę klientów. Czy to, że mamy już działający model, może nam trochę przeszkodzić w prowadzeniu tych zmian? Czy może właśnie ten problem narastających funkcjonalności w pewnym momencie może być dla nas problemem? Jak walidować wprowadzanie nowych funkcjonalności? Wiesz, odpowiem w taki przewrotny sposób, że to zależy. Oczywiście. Tak? Że pewnie każda sytuacja wymaga właściwego podejścia. Niewątpliwie te projekty, tak, te startupy, te firmy, o których przed chwilą mówiłeś, które mają już pierwszych klientów, pierwszych użytkowników, pierwszą trakcję, tak, mają troszeczkę łatwiej, tak, mają wiedzę, mają dostęp do bazy klientów, mają zasoby. Z drugiej strony mają troszeczkę trudniej, tak, bo zakładam, że to, co oferują do rynku, to nie jest jeszcze tym finalnym prototypem. Ciągle nie jest tym finalnym produktem, pewnie jest jakimś zaawansowanym prototypem, który za chwilę będzie chciał urastać do miana tego produktu. Mówię o tym, że te firmy ciągle mają pewną obietnicę, którą złożyły tym swoim pierwszym użytkownikom, pierwszym klientom do spełnienia, tak? Tą obietnicę mają, mówiąc kolokwialnie, mają do wiezienia, tak? Też pewnie warto by na to patrzeć z punktu widzenia tych takich podstawowych celów poszczególnych firm, poszczególnych startupów, z punktu widzenia ich dojrzałości, tak? Ten startup na wczesnym etapie rozwoju, on przede wszystkim ma znaleźć taki model biznesowy, który pozwoli mu zarabiać pieniądze, tak? Musi wykorzystać te zasoby, które ma, żeby znaleźć taką propozycję wartości, żeby w taki sposób transformować ją w ofertę, która pozwoli mu zbudować ten przysłowiowy spadochron przed uderzeniem o ziemię. Te scale-upy, o których mówisz, nie? Ja bym tutaj powiedział, że one muszą zrobić coś więcej, że być może nie muszą eksperymentować tak bardzo na poziomie produktu, ale muszą eksperymentować czy poszukiwać tego właściwego dopasowania do rynku, czy tej możliwości budowania skali na pozostałych komponentach modelu biznesowego, na sposobach komunikacji do rynku, na sposobach budowania relacji, na stosowanych taktykach monetyzacji, na sposobach współpracy z partnerami, na sposobach prowadzenia operacji, po to, żeby właśnie tego efektu wow szukać na poziomie tak zwanego business model innovation, tak? No i znowu, nie? Doświadczenie pokazuje, że te firmy, które fiksują się tylko i wyłącznie na produkcie, prędzej czy później giną, prędzej czy później wpadają w kłopoty. Jeżeli są takie instytuty, które, no właśnie, nie wiem, na przykład przyznają nagrody firmom, które inne firmy kopiują w najlepszy sposób, no to dla mnie to jest wyraźna żółta flaga, tak? Jeżeli są takie podmioty, nie wiem, inkubatory, akceleratory, fundusze, firmy typu Rocket Internet, no to znaczy, że faktycznie zadaniem tego projektu czy tego fundera, który prowadzi firmę na tym średnim poziomie dojrzałości, jest koncentracja na tym, co naprawdę ważne, plus rozbudowywanie tego własnego modelu biznesowego o kolejne przewagi konkurencyjne, o kolejne innowacje, o kolejne poziomy unikatowości. Nie? Pewnie gdybyśmy popatrzyli jeszcze na ten kolejny poziom tych najbardziej dojrzałych firm, tych firm najlepiej rozwiniętych, to tam pewnie moglibyśmy się silić o takie elementy jak wewnętrzną przedsiębiorczość, czy współpracę tych dojrzałych firm ze startupami, jako pewien pomysł na poszukiwanie tej nowej jakości dla klientów, ale to pewnie temat na inną rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, było super ciekawie, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też.
I na pewno do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych projektach. Polecam się, pięknie dziękuję. Dzięki.